I też wiem, że trenujesz na siłowni, a jak to jest z dietą carnivore i z budowaniem masy mięśniowej? Czy to idzie w parze? Powiem Ci tak, teoretycznie do budowania masy mięśniowej wcale nie potrzebujesz węglowodanów, bo w budowaniu masy mięśniowej ważna jest na przykład kinaza mTOR. Natomiast kinaza mTOR też pobudza białko, także absolutnie do hipertrofii nie są potrzebne węglowodany. Natomiast tutaj też się posłużę tym, zależy, bo jeśli tutaj gdzieś tam wejdziemy w tą starą nomenklaturę tych ektomorfików, endomorfików i mezomorfików, no to gdzieś tam ja raczej klasyfikuję się do tego ektomorfika, czyli jest mi bardzo ciężko tą masę mięśniową budować. I tak naprawdę tą masę mięśniową, którą ja wybudowałam przez mój cały okres życia, czy od tego czasu, kiedy się za to wzięłam, to raczej była to masa, która byłaby wbudowana na węglowodanach. Na dzień dzisiejszy na pewno coś tam mi idzie do góry, natomiast to nie są jeszcze jakieś tam, Bóg wie, jakie wysokie skoki. Z tym, że no mówię, być może gdybym była w stanie wrzucać po 5000 kilokalorii dziennie, bo na dzień dzisiejszy moje wyżywienie, ostatnio mój partner zauważył, że stwierdził, że tobie to wystarczy dać kilogram mięsa i kostkę masła i już będziesz szczęśliwa. I mniej więcej tak to wygląda oczywiście, bo gdzieś tam też się pojawiają jajka, te mięsa są różne, ale tak średnio gdzieś tam zjadam kilogram mięsa i jedną kostkę masła. Więc być może gdybym była w stanie jeszcze tą kaloryczność diety sobie zwiększyć, no to by na pewno gdzieś tam coś w ten mięsień szło. Natomiast no, na dzień dzisiejszy gdzieś tam ta sytość chemiczna, która się pojawia na diecie mięsożercy, bo jeśli chodzi o sytość, to też się tego obawiałam, bo generalnie my jesteśmy przyzwyczajeni do tej sytości mechanicznej, czyli wtedy, kiedy pokarm uderza o ściany naszego żołądka i wtedy się czujemy syci. Natomiast na karniworze bardzo wyraźnie odczuwa się tą sytość chemiczną, czyli wtedy, kiedy hormony nam zapewniają tą sytość. I po prostu na karniworze ta sytość jest tak wielka, że w pewnym momencie jesz, jesz, jesz i w pewnym momencie jest stop. I nieważne, co byś zrobił, no chyba, żebyś sobie przejść jakimś ogóreczkiem kiszonym albo tutaj jakimś chlebkiem, no to wiadomo, że tego mięsa z tłuszczem jesteś w stanie zjeść więcej. Natomiast jeśli ty stosujesz rzeczywiście czystego karnivora, stosujesz tylko i wyłącznie produkty odzwierzęce, to naprawdę bardzo ciężko jest zjeść powyżej swojego zapotrzebowania kalorycznego. A jeśli my chcemy budować masę mięśniową, no to niestety musimy być na surplusie kalorycznym. Jest coś takiego jeszcze jak rekompozycja, czyli wtedy, kiedy my zamieniamy naszą tkankę tłuszczową na masę mięśniową, oczywiście to tak kolokwialnie można powiedzieć, bo to dokładnie tak nie wygląda. Natomiast na diecie mięsożercy jak najbardziej tą rekompozycję można robić i ta rekompozycja też bardzo fajnie wychodzi. Natomiast już mówię o samo budowanie masy mięśniowej, no na takim czystym karniworze, bez spożywania owoców czy bez spożywania miodu, jest to dosyć trudne. Ja właśnie z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że też jestem ektomorfikiem typowym i całe życie słodycze i tak dalej, No. próbowałem robić masę, to średnio wychodziło. A od jakiegoś czasu, jak jestem na keto, to zauważyłem, że łatwiej mi łapać tą masę. To tak myślę, że nietypowo w kontekście innych Super. osób, które właśnie częściej mają na odwrót. Więc to tak ode mnie wygląda. A chcę cię jeszcze zapytać, jak podczas twojej adaptacji do diety carnivore, jaki miałeś stosunek do smaku? Jedzenia ciągle tego samego. Czy to był duży problem dla ciebie? Bardzo. To był tylko przedsmak, a premiera całej rozmowy już od piątku dostępna na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. I dodatkowo wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. Cześć!